Dobry państwu, wszystko wskazuje na to, że Hongkong z eksklawy praworządności i wolności za czasów brytyjskich stał się obecnie enklawą, gdzie firmy z całego świata i Chin robią nielegalne interesy swoistą czarną dziurą. Jak wynika z raportu opublikowanego właśnie przez fundację non-profit Komitet na Rzecz Wolności w Hongkongu, rząd Hongkongu i lokalne przedsiębiorstwa omijają sankcje, celowo ułatwiając transfer objętych ograniczeniami wrażliwych technologii różnego typu reżimom, zwłaszcza tym najgorszym. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy ograniczają eksport zaawansowanych technologii, zwłaszcza półprzewodników i technologii pokrewnych, do takich krajów jak Rosja, Iran i Korea Północna. I to właśnie miałem na myśli, mówiąc o najgorszych reżimach. Uzasadnieniem zakazów jest zwykle utrudnianie rozwijania zdolności wojskowych, no i wywierania presji na te kraje, aby przestrzegały norm międzynarodowych. Jak wiemy, idzie średnio. Właśnie jednym z powodów jest Hongkong. Kraje nieobjęte sankcjami, bowiem nie poddają się absolutnie tym sankcjom, nie czekają bezczynnie, szukają sposobów na zdobycie potrzebnych komponentów i elektroniki, czy też surowców, za pomocą, jak to nazywa rząd amerykański, dróg ucieczki oczywiście, dróg ucieczki przed sankcjami. No i teraz, według raportu tej komisji, zatytułowanego Przyporcie, wiodąca rola Hongkongu w uchylaniu się od sankcji, Hongkong został nazwany kluczową siłą destabilizującą na świecie. Aż tak mocno? Samuel Bickett, autor raportu, analityk, swego czasu nawet więzień polityczny w Hongkongu, napisał tak. Mówiąc najprościej, Hongkong służy niektórym z najbardziej brutalnych reżimów na świecie i szkodzi międzynarodowym interesom bezpieczeństwa poprzez przemyt przez swoje terytorium technologii wojskowych, pieniędzy i zabronionych towarów w celu omijania i lekceważenia sankcji. W tej analizie zebrano dane dostępne publicznie oraz być może prywatnie bo ja o nich tutaj nie słyszałem, zresztą nie tylko ja zebrane przez organizację non-profit C4ADS zajmującą się bezpieczeństwem, przez rejestry korporacyjne, no i w tym takie źródła jak rejestry celne, dane z rejestrów firmowych, rejestry Rady Bezpieczeństwa ONZ, NK oraz informacje o śledzeniu pochodzące z systemu automatycznej identyfikacji statków. No i co ustalono? Między innymi to, że eksport Hongkongu do Rosji niemal się podwoił po inwazji Putina na Ukrainę w lutym 2022, a wśród towarów właśnie dominują za, zaawansowane technologie. W okresie od sierpnia do grudnia 2023 42% dostaw do Moskwy o wartości 2 miliardów dolarów. Zawierało towary znajdujące się na amerykańskich i unijnych listach zaawansowanych komp komponentów elektronicznych, oczywiście na listach sankcyjnych, i to były rzeczy najbardziej poszukiwane przez Rosję do celów wojennych. Wiele towarów wysłanych w tym okresie zostało prawdopodobnie wyprodukowanych przez zachodnich producentów, w tym Intel, Analog Devices, Apple i Texas Instruments. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Dlatego, że tak są w konosamentach ładunkowych opisane, no i raczej jest to prawda. W raporcie stwierdza się ponadto, że przedsiębiorstwa z Hongkongu ułatwiały transfer zaawansowanej technologii, zwłaszcza dronowej i rakietowej, do Iranu do celów wojskowych oraz ułatwiały nielegalną sprzedaż irańskiej ropy w drodze transportu morskiego między statkami. No i tu ciekawostka. W jaki sposób Rosja przekazuje swoje technologie do Iranu? Nie, nie bezpośrednio przez Hongkong. I to jest właśnie rzecz ciekawa. Hongkong wspomaga też Koreę Północną, nawet tworząc fałszywe tożsamości statków, aby uniknąć wykrycia. Prawnik. Jakim jest Biket, przytoczył nazwy do, firm dostawców importujących i wysyłających układy scalone oraz inne technologie niezwiązane z ich teoretycznie podstawową działalnością. Mamy taką firmę Piraklino, dostawca nawozów i węgla drzewnego. No czym się zajmuje? Wysyła amerykańskie chipy o wartości ponad 2 milionów dolarów. Do odbiorców, takich jak objęty sankcjami, rosyjski wojskowy i cywilny producent systemów łączności oraz sprzętów WMK. WMK to jest czołowy producent wojskowego sprzętu łącznościowego w Rosji. Inny dystrybutor Centrum Komponentów do Dronów z siedzibą w Hongkongu Artronics International ukarany został w sierpniu za ponowną wysyłkę części do dronów do Iranu. Między innymi silników. Właściciel rozwiązał firmę i założył nową w obliczu tego, co Bickett określił mianem nic nieznaczącej kontroli wywołanej międzynarodowym skandalem. Otoczenie regulacyjne rządu Hongkongu, które ułatwia ukrywanie nazwisk właścicieli korporacji i pozwala na szybkie tworzenie i rozwiązywanie firm, ułatwiło te działania uchylające się od płacenia, między innymi od płacenia podatków. I od wysyłania towarów będących na liście sankcyjnej. Tak napisano właśnie w raporcie. Nowe firmy w Hongkongu można założyć w ciągu kilku dni, podczas gdy Stanom Zjednoczonym prowadzenie dochodzeń, zorientowanie się kto i co oraz nakładanie sankcji zajmuje miesiące lub lata. Położenie geograficzne enklawy odgrywa również rolę, ponieważ jest ona głównym węzłem transportowym łączącym Chiny kontynentalne z najbardziej ruchliwymi szlakami żeglugowymi na świecie. Nie da się dokładnie sprawdzić ogromnych ilości dokumentów przesyłanych przez ten kraj, enklawę, nawet gdyby rząd Hongkongu tego chciał, a najwyraźniej tego nie robi, napisano w raporcie. Opisano tam też Hongkong jako w przeszłości kraj, właściwie eksklawę, rządzoną zgodnie z praworządnością i zgodnie z międzynarodowymi standardami. I z tej reputacji nadal, nadal korzysta, mimo że wyraźnie widać, że czasy się zmieniły. Niedawno już stwierdzono, że jest to globalne centrum nielegalnych finansów i nielegalnego handlu, co odzwierciedla, Celową politykę rządu, jak napisał Biget. W październiku 2022 roku dyrektor generalny administracji Hongkongu, John Lee, wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że to terytorium nie będzie egzekwować globalnych sankcji wobec Rosji. No co znaczy, że to po prostu było zaproszenie do nielegalnych interesów. Sugestie raportu obejmują wyposażenie USA i UE, swoich agencji do spraw sankcji i kontroli eksportu w niezbędne zasoby i wsparcie polityczne, aby obrać za cel banki z Hongkongu, firmy świadczące usługi korporacyjne i inne podmioty umożliwiające uchylanie się od stosowania sankcji czyli potraktować jak Rosjan lub Chińczyków. Teoretycznie władze celne które odpowiedziały na raport Biketa, regularnie interweniują w sprawie nielegalnego przemytu. W odpowiedzi znalazły, znalazł się taki pasus, że tylko w czerwcu władze celne Hongkongu przechwyciły nielegalnie 596 procesorów w drodze do Chin, a w 2023 roku zatrzymano 280 kg żywych homarów i 70 wysokiej wydajności komputerowych kart graficznych, które były pozbawione dokumentów. No, ale co na to Biket i co na to inne raporty? A cóż na to analitycy, m.in. Interpolu, twierdzą, że w ten sposób najwięksi gracze na nielegalnym rynku pozbywają się małej i dosyć kiepskiej konkurencji, po prostu rękami administracji celnej Hongkongu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.